Wydarzyła się bezprecedensowa rzecz w Stanach Zjednoczonych, to znaczy jesteśmy po pierwszych kilku opadłościach banków, dużych banków. Akcje banków pospadały bardzo mocno. Teraz kolejne banki stoją przed takim trudnym wydarzeniem w postaci tego, czy zostaną uratowane, czy dostaną te pożyczki płynnościowe, czy nie. Czyli tak bardzo jest paląca potrzeba gotówki, że no nie ma wyjścia, nie mają cashu i żeby zrealizować żądania wypłat tych środków, muszą sprzedawać swoje aktywa. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie, Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie, Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości, YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, czym przez ostatnie dni, tygodnie żyje praktycznie cały światowy internet. Człowiekiem, który nam o tym opowie, jest osoba, o której specjalnie nie chcę mówić zbyt wiele, żeby Was nie nastawiać, żeby nie budować ani oczekiwań, ani uprzedzeń. Powiem tylko tyle, że Piotr jest wieloletnim przedsiębiorcą, człowiekiem, który jest pasjonatem ekonomii, gospodarki, osobą, która wręcz żyje tymi tematami i z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę, że jakby nie patrzeć troszeczkę, tworzymy ten biznesowy, YouTube'owy światek w Polsce, pomyśleliśmy, że być może niektórzy z Was chcieliby zobaczyć w nim nową twarz. Piotr jest również naszym wspólnikiem w spółce nieruchomościowej Więcej, więc tym bardziej jestem przekonany, że to, co będzie chciał Wam przekazać, to stanie na wysokości zadania i zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby te treści były po prostu wartościowe. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, dziękuję pięknie za takie wspaniałe przedstawienie. Mam nadzieję, że podołam temu opisowi i zaczynajmy w takim razie. Przejdźmy do pierwszego pytania, Piotr. Co grzeje internet w ostatnim czasie? O co chodzi? Co się dzieje? I wcale nie chodzi o galę rozdania Oscarów. Nie, dokładnie, nie chodzi o to. No, wydarzyła się bezprecedensowa rzecz w Stanach Zjednoczonych, to znaczy jesteśmy po pierwszych kilku opadłościach banków, dużych banków. Jest to bank Signature Bank i Silicon Valley Bank. One już zostały pozamykane. Ogólnie akcje banków pospadały bardzo mocno. Teraz kolejne banki stoją przed takim trudnym wydarzeniem w postaci tego, czy zostaną uratowane, czy dostaną te pożyczki płynnościowe, czy nie. First Republic Bank na przykład, jego akcje spadły już o 90% w ciągu ostatniego miesiąca, więc myślę, że to może nie być koniec tej całej sytuacji, ale w ogóle zacznijmy od początku, jaka była tego geneza. Trzeba sobie uświadomić, że te środki, które bank przechowuje na depozytach, są reinwestowane. Kupuje za to bank na przykład obligacje o różnym terminie zapadalności i aktualnie jest taka sytuacja, że w związku z tym, że stopy procentowe bardzo wzrosły w Stanach Zjednoczonych, to ceny obligacji spadają, jest odwrotna korelacja. Jeśli jakiś czas temu kupiłeś obligacje o niższym kuponie niż jest aktualny, to znaczy, że dzisiejsze obligacje o wyższym kuponie są bardziej pożądane, więc na te twoje nie ma zainteresowania. Więc wycena tych obligacji jest po prostu niższa niż w momencie zakupu. Czyli to jest taka sytuacja, że o ile trzymasz sobie te swoje obligacje do samego końca, czyli na przykład bank trzyma obligacje Stanów Zjednoczonych do końca, no to dostanie ten niższy kupon i dostanie cały kapitał z powrotem. Natomiast jeśli występuje event taki, że bank nagle potrzebuje tej płynności i jest niejako zmuszony do wyprzedaży tych obligacji, no to robi to realizując stratę. I teraz banki siedzą na bardzo dużych, niezrealizowanych stratach właśnie z tytułu takich inwestycji, no bo kupiły tych obligacji między innymi wcześniej, no a teraz one są mniej warte. Więc jeśli będą musiały je sprzedać, co działo się na przykład w przypadku tych banków, które już są po upadłościach, no to realizują straty. Czyli tak bardzo jest
paląca potrzeba gotówki, że no nie ma wyjścia, nie mają cashu i żeby zrealizować żądania wypłat tych środków, muszą sprzedawać swoje aktywa, a przez to, że one są wycenione niżej, realizują tą stratę. No i ten kryzys rozlewa się na kolejne tego typu podmioty. Jakimś dziwnym trafem dzieje się tak, że dotyczy to głównie podmiotów związanych z szeroko pojętym fintechem bądź branżą krypto, więc są to banki, które na przykład realizowały inwestycje wspierające firmy związane z branżą krypto, więc co się takie rysuje mi w jakiś pełny obraz, ale może o tym za chwilkę. No właśnie, bo pojawił się już taki dość słynny tweet, który bardzo mocno polaryzuje widzów, obserwatorów tych wydarzeń. Mianowicie, że Bitcoin może w bardzo krótkim czasie osiągnąć jakąś astronomiczną wartość. O co chodzi? Ciężko mi powiedzieć, po ile będzie Bitcoin, to co widzę, że na te kryptowaluty nagonka jest cały czas. To znaczy w ogóle planem takim myślę makro dla banków centralnych jest doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy używać jednak walut narodowych, takich scentralizowanych w formie elektronicznej. To jest jakieś rozwiązanie znowu tymczasowe na to, jak opanować ten problem długu, czyli tej takiej tego takiego impasu, w którym aktualnie się znajdujemy, bo zobacz, długu przybywa, jedynym rozwiązaniem na spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań jest zaciąganie kolejnych, rosną oprocentowania tego długu i już koszt obsługi tego długu publicznego, prywatnego, korporacyjnego jest tak wysoki, że zaczyna pochłaniać coraz większe procentowo przychody chociażby z podatków, czyli zaczyna się on stawać powoli nieobsługiwalny i teraz banki centralne mają właściwie dwa rozwiązania. Mogą albo zacieśniać tą politykę, co jest bardzo bolesne, co widać już dzisiaj, tak, rosną raty kredytów, co sprawia, że gospodarka trochę zwalnia, no ta konsumpcja wyhamowuje, no ale to podnoszenie stóp ma spowodować delikatne obniżenie tej inflacji. Natomiast drugim rozwiązaniem jest pójście w drugą stronę, czyli obniżanie stóp, generowanie większej ilości długu po to, żeby po prostu dzisiaj sobie uśmierzyć, troszkę tak na takiej zasadzie kroplówki z heroiną. I teraz w związku z tym jest plan na to pewnie, żeby jakoś tą sytuację opanować. Łatwiej byłoby ją opanować, gdyby wszystkie płatności przechodziły przez jeden scentralizowany system, żebyśmy mogli sobie jakąś tą walutę zaprojektować. I tutaj nie wiem, czy jest to jakimś celem, czy nie, nikogo o to nie posądzam. Niemniej jednak no, ta branża krypto jest na celowniku. To nie oznacza, że kryptowaluty się zawalą jutro i że Bitcoin się skończy. Ja to nie wiem tak naprawdę, jak będzie. Widzę tylko, że regulatorzy patrzą na to takim nieco nieprzychylnym okiem. Nie chcieliby tutaj konkurencji. Na dzisiaj po prostu system płatności kryptowalut jest właściwie takim jedynym anonimową możliwością rozliczania się bez przelatywania pod radarem wielkiego brata. No a wiadomo, że to nie jest na rękę bankom centralnym i rządom, więc z jednej strony te upadłości banków też pokazują szerokiej publice, że słuchajcie, to wcale nie jest takie bezpieczne. Być może warto, żebyście skorzystali z innego naszego bezpiecznego rozwiązania. I tak tutaj z rozwiązaniem przychodzi FedNow, czyli aplikacja do takich natychmiastowych płatności. Nie ma też nic wspólnego oczywiście z CBDC, niemniej jednak jest to projektem odpalonym przez Rezerwę Federalną. No i wiadomo, największymi zaletami jest kompletne bezpieczeństwo, to, że te depozyty będą tam w jakiś sposób ubezpieczone, że będzie to wygodne, więc pod tym płaszczykiem no, przemyca się nam taką ideę tego, żebyśmy jednak korzystali z rozwiązań wprowadzanych przez dużych. No i kolejną rzeczą jest to, że te małe banki, które mają kryzysy, nikt ich tam nie ratuje pożyczkami, bo jeśli nie jest to ryzyko systemowe, to po prostu one sobie będą upadać. Problem jest z tymi dużymi i średnimi. One, kiedy są ratowane, znaczy to mówi się, że ich się nie ratuje, po czym się im udziela pożyczek, więc tak naprawdę jest to bardzo podobna sytuacja do tych poprzednich kryzysów. Technikalia się tylko różnią, czy je nazwijmy jakimiś słopami, czy udostępnieniem linii kredytowej, czy bezpośrednimi jakimiś zastrzykami, czy subwencjami. Nie ma to znaczenia. Fakt jest taki, balance sheet całego Fedu, który teraz był zacieśniany po tym mega mocnym drukowaniu i pompowaniu waluty w obieg w odpowiedzi na to korona zamieszanie, delikatnie spadał, ale w obliczu kryzysu bankowego znowu wystrzelił do góry 300
miliardów dolarów płynności zostało udostępnione. No jest to największa kwota, która kiedykolwiek padła. Nawet w uwzględnieniu realnej inflacji od 2008 roku to jest to większego rodzaju pakiet stymulacyjny. Powiedz proszę, bo myślę, że może to jest głupie pytanie, ale wiele osób może takie pytanie zadać sobie w głowie. Przypuśćmy, że to wszystko, co się dzieje a propos CBDC, stopniowo zmierza w tym kierunku. W takim razie, jaki jest sens ze strony rządu ładować kasę w banki, które tracą płynność, skoro brak tego ładowania mógłby spowodować jeszcze większe przyspieszenie i utratę zaufania ludzi wobec sektora bankowego, a tym samym być może budowanie takiej potrzeby, że okej, to teraz musi pojawić się CBDC, bo banki już któryś raz z rzędu, każdy pamięta 2008 rok, już któryś raz z rzędu robią takie działania, które doprowadzają do takiej sytuacji jak teraz. Tak, no działania banków naprawdę, nie wiem czy to nazwać kompletną nieodpowiedzialnością czy aż działaniem celowym. Dodam tylko, że CEO i CFO tych upadających banków w ostatnim miesiącu przed upadłościami zdążyli posprzedawać całkiem solidne pakiety akcji po tych jeszcze wyższych wycenach, także zainkasowali parę ładnych baniek dolarów każdy. Zaraz po tym wydarzył się ten event, także jednak jak to dobrze być blisko i wiedzieć o pewnych rzeczach, ale tak, odpowiadając na pytanie, no właśnie, czemu jakby nie od razu tego nie zaorać? Ja myślę, że to chodzi o to, że to nie ta zmiana, która ma się wydarzyć, to jest coś większego niż sobie jeszcze jesteśmy w stanie wyobrazić i nie jesteśmy na to na razie gotowi. To trzeba przygotować społeczeństwo, systemy, sposób jakiegoś myślenia. To nie może być jeden event, to też nie może się wymknąć spod kontroli, bo fala upadłości rozlana bardzo szeroko wywoła no, skutki, których może nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj przewidzieć. Więc to, co ja widzę, to że przede wszystkim problemy mają te mniejsze podmioty, czyli następuje konsolidacja, troszkę tak jak nawet na polskim podwórku, tak? Rynek bankowy też wyrzuca mniejsze podmioty, większe przejmują te mniejsze. Przykładowo w Szwajcarii teraz bank UBS po przejęciu tego upadającego Credit Suisse po przejęciu będzie miał więcej niż 50% depozytów będzie w jednym banku, w jednym kraju, tak? Czyli dążymy do takiej sytuacji, że być może tylko kilka instytucji w formie jakiegoś takiego oligopolu będzie dbało o całą bankowość i zapewniało wszystkie usługi i dużo łatwiej będzie jednak narzucić pewnego rodzaju rozwiązania, kiedy tych banków będzie powiedzmy 2, 3, 5, niż tak jak teraz, kiedy są ich setki czy tysiące. Myślę, że łatwiej będzie po prostu całym parasolem to objąć, bo wyobraźmy sobie sytuację, że w Polsce zostają dwa banki, ten jeden PKO i drugi PKO, załóżmy. I one mają 98% wszystkich depozytariuszy, no to wprowadzenie tego w taki sposób, że teraz one dostarczają jakiegoś rodzaju usługi czy waluty wirtualne już z istniejącą strukturą, będzie to po prostu łatwiejsze do wykonania. Nie, i tak nie sądzę, że będzie procesem gładkim, niemniej jednak bardziej możliwym do zarządzania niż gdyby to było w takiej formie kompletnego jakiegoś chaosu. Więc to nie o to chodzi, żeby to wszystko rozwalić, tylko żeby to właśnie zrobić gładko, żeby mimo wszystko dalej szedł business as usual. Co byś powiedział osobom, które naturalnie zadają sobie pytanie, jak te wydarzenia w Stanach mogą mieć wpływ na Polskę? No bo znowu, wracając do 2008 roku, wielu komentatorów w internecie, często ze strony politycznej, bardzo chętnie uwypuklało fakt, że Polska tamte wydarzenia nie odczuła ich aż tak bardzo, jak mogłoby się zakładać, że będziemy je odczuwali, więc czy teraz, jeżeli to wszystko będzie eskalować, jeżeli ta sytuacja się rozleje jeszcze bardziej, to czy z twojej perspektywy, wedle twojej wiedzy i twoich obserwacji, teraz jako Polska odczujemy to bardziej, czy może jesteśmy jednak bezpieczni? Czy nadal jesteśmy bezpieczni? Tak, jest takie w sumie utarte myślenie, że jednak ten kryzys minionych lat 2008-2009 aż tak w Polskę nie dotknął. Trudno powiedzieć, jak będzie tym razem. No to, co jesteśmy w stanie dzisiaj zaobserwować, czyli już oficjalnie raportowaną inflację na poziomie 18%, sprowadza się do tego, że żeby w ogóle utrzymać, zachować jakkolwiek wartość nabywczą dla swojego majątku, to należałoby reinwestować pieniądze na 22,7% w skali roku, tak żeby po opodatkowaniu tego przykładu, czyli lokata na przykład na 22,7, żeby po opodatkowaniu tego uratować te swoje 18% inflacji. Każdy ma inną inflację, wiadomo, no tu mówimy o jakiejś średniej,
Niemniej jednak, no, to co ja widzę chociażby na rynku nieruchomości, którym się też zajmuję na co dzień, to to, że właśnie zmienia się kompletnie profil kupującego klienta. To znaczy wymiotło z rynku rodziny, osoby prywatne, młode pary. Ci ludzie nie dokonują już zakupów, no, bo nie mają gotówki, a raty kredytowe do potencjalnych tych zobowiązań, które mogliby zaciągnąć, są już po prostu nie do zniesienia, więc ich nie zaciągają. Natomiast nie brakuje nadal kupców, którzy kupują 5-10 mieszkań czy funduszy, które stawiają całe bloki na wynajem i zmienia się po prostu już na naszych oczach ta struktura własności. To jest bardzo stopniowa zmiana i na razie nie widać jej, bo to są procesy, które będą zachodziły wiele lat. Natomiast no, w moim przekonaniu po prostu wygląda na to, że przeciętna osoba, która jest pozbawiona aktywów, pozbawiona możliwości kupowania czegoś, co przechowuje wartość, będzie po prostu w bardzo trudnej sytuacji, bo te realne płace zaczynają spadać, one nie nadganiają tych kosztów życia, więc jeśli dzisiaj ktoś zarabia 5 tysięcy, wydaje na mieszkanie, nie wiem, 2,5, całą resztę musi wydać w sklepie na tego typu bieżące wydatki, no to nawet nie jest w stanie w żaden sposób oszczędzać, reinwestować tych pieniędzy, więc prowadzi do takiej sytuacji, że będziemy mieli większe rozwarstwienie, to znaczy bogaci, którzy te aktywa posiadają, one są w jakiś sposób podążają za tym dodrukiem, więc pompują się ceny tych aktywów, natomiast cała reszta, która ich nie ma, no jest skazana na wieczny wynajem, nie? Na wynajem mieszkań, teraz coraz bardziej popularny wynajem samochodów, iPhone'ów, wynajem na wszystko, czyli życie na totalnej subskrypcji polegające na płaceniu dostarczycielom tych usług za wszystko, nie? Bankom za pożyczki, wynajmującemu za mieszkanie, udostępniającemu wszystkie sprzęty za te sprzęty. Więc to jest taki cykl, w którym mamy jakiegoś rodzaju kryzys. Rząd bohatersko oświadcza, czy bank centralny, że będzie go zwalczał, więc drukuje kasę, żeby troszkę ulżyć. To powoduje, że bogaci dostają te aktywa jako pierwsi, ich wyceny ich aktywów rosną. Kasę, którą otrzymują z pożyczek, konwertują na kolejne aktywa, czyli kupują złoto, nieruchomości, akcje, whatever, obligacje. Zaczyna się inflacja, więc spadają te płace, więc rząd przychodzi i mówi, hej, to są ci wstrętni przedsiębiorcy, co tych płac nie podnoszą, a w ogóle to inflacja jest tam kompletnie od nas niezależna, nie ma znaczenia, że tam tak rozwodniliśmy ten środek płatniczy. Więc próbują zacieśniać tą politykę, to jest to, co się teraz dzieje, tak, ale w momencie, kiedy tylko występuje jakiś kryzys, no to nikt nie jest w stanie dźwignąć tego i powiedzieć, no słuchajcie, rozpasaliśmy się przez tyle lat, teraz trzeba będzie zacisnąć pasa. Nie, kolejna propozycja to jest ok, może jeszcze trochę płynności, może jeszcze trochę stimulus checks na polskim podwórku, mają być kredyty niskooprocentowane dla nowych ludzi kupujących mieszkania młodych, mają być dla rolników, 500 plus zrewaloryzowane może na 700, ten wyścig w obietnicach wyborczych już w ogóle pomijając aspekt polityczny, ale z obu stron no, zaczyna być kuriozalny, ponieważ partie się już tylko różnią tym, która więcej obieca, więc no nikt nie chce powiedzieć, kurczę, musimy trochę jednak skupić się na pracy, mniej na wydawaniu, więcej na oszczędzaniu, na uzdrowieniu tego systemu. Nie, jest luzowanie dalej, jest po prostu kolejny powód i przyczyna do tego, jak można jeszcze bardziej zadłużyć społeczeństwo, więc no, traci na tym klasa niższa i średnia, ponieważ ostatecznie traci wszystko to, co ma, jakiekolwiek oszczędności, tak szybko tracą na sile nabywczej, że nie są z tego nadgonić swoją pracą. Finalnie bogaci ewentualnie po przecenach te aktywa i tak przyjmują i cały proces rozpoczyna się od zera, więc jest to pewnego rodzaju gra, w którą chcąc nie chcąc wszyscy gramy. No i jedynym rozwiązaniem na to jest nadwyżki, które dzisiaj produktywną pracą się generuje, po prostu przeznaczać na zakupy aktywów po to, żeby nie pozostać osobą na rynku bez znaczenia. Drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy za Wasz czas. Z naszej strony na ten moment to tyle. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie są Wasze przewidywania a propos tego, w którym kierunku rozwinie się cała sytuacja i dajcie również znać, czy chcielibyście, aby Piotr pojawiał się na naszym kanale nieco częściej. Oprócz tego oczywiście zachęcamy Was do obserwowania działań Piotra oraz śledzenia m.in. jego kanału, który współtworzy
jeszcze z kilkoma innymi dżentelmenami, do którego link oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.